Siemanko widzowie, z tej strony Maxi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek z Livetop i ze mną jest... Arbus. Tak. I no Arbus on na razie jeszcze jest... no jest. I widzicie teraz zwycięzcę, który według mnie to zdjęcie jest naprawdę super. O, teraz właśnie widzicie nazwę tego człowieka i widzicie jego zdjęcie. No, to zdjęcie wygrało. I teraz tak, więc jedziemy. Nie wiem, kiedy tam szkoła będzie, pewnie jeszcze na razie nie. Na razie wracamy sobie do domu. A właśnie, czekajcie. Tutaj pamiętajcie, że tutaj jest rekrutacja. Właśnie muszę zrobić, zrobię to na... A nie, bo to jest tylko na chwilę. Aha. To nie, to nie ma. Nic nie było, nic nie mówię. Dobra. Dobra, już tutaj mamy. Dobra, na razie zamykamy dla wszystkich. Dobra, idziemy. B1. Pojedziemy sobie do szkoły się już przygotować, może na lekcję naszą, bo do dyrektora pojedziemy. Czekajcie, się spojrzę tutaj na chwilę, to jeszcze chwilę. No i mówię, ten według mnie wygrał to zdjęcie, bo jest naprawdę ładne. No. Dobra, my już będziemy jechać do szkoły. Czekajcie, wyjeżdżamy tutaj. Dobra, jedziemy. Ciekawe, co się w dzisiejszym odcinku wydarzy. Tutaj już jakiś wam stoi. Kurde, czemu to jest? Tutaj parkujemy, od razu oczywiście robimy awatar dyrektor szkoły. Jakiś wanik widzę. Dobra, idziemy tutaj. Dzień dobry! Czemu, proszę pana, dzień dobry. Proszę pana, niech się pan odezwie. Niech się dziecko odezwie. Sorry, sorry. No to proszę to pozbierać, proszę pana. No, dziecko, pozbieraj to. Ty się nazywasz Arbus, nie? Tak. No ja cię już znam, ty jeden. Pamiętaj, idziemy na matematykę teraz. Proszę bardzo, matematyka. Idziemy, 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 bo pamiętaj, że ja mam bronię przy sobie, nie? No, pamiętam. Normalny nauczyciel, widzowie. Ostatnio dostałem później kijem w tyłek i... No i dzisiaj jak będziesz się tak zachowywał, to też dostaniesz kijem w tyłek. Jej! I to, czekajcie. To. Nie. I to, i to. I w razie czego strzykawka na uspokojenie. Czekaj, tylko sobie... Dobrze, co to? Niech pan... Nie, naprawdę, bo... Kto tu lata mi tutaj? Ja nie wiem. O, też jakiś uczeń widzę. Dobrze, proszę siadać do ławek. Proszę usiąść do ławki i zwinąć mi to żelazko. No. Kto rzucił tą piłką? Widzę, ja, ty! Przepraszam. Jak ty, jak ty się nazywasz? Proszę bardzo, jak ty się nazywasz? Co ty tutaj robisz? Czemu ty mi rzucasz tą piłką po sali? Proszę bardzo, już wszyscy... Zabierać mi tą piłkę stąd! Już! Chowaj to żelazko! Bo cię zaraz gasi nie chciał. Nie problem, bo... Chowaj tą piłkę! Ile razy mam mówić? Dobrze, dzieci. Proszę bardzo, teraz piszemy tak. Kartkówkę. Jeszcze jeden raz, naprawdę. Jeszcze jeden raz! Piszemy tutaj temat, proszę bardzo, że to jest kartkówka.
Ja słyszałem to, proszę bardzo, zaraz dostaniesz uwagę. Po pierwsze, proszę bardzo, zabieramy tutaj o tą piłeczkę i zabieraj mi to żelazko. Jeszcze wyjmiesz te widły jeszcze raz, naprawdę. Co ty robisz? Dziecko drogie. Proszę bardzo, czas start. Czas start na kartkówkę. Proszę pana, o, mam notatnik. Co ty robisz? Dziecko drogie, naprawdę. Po prostu... A proszę pana, jakie są przykłady? Tak. A, już piszę, już piszę. Napiszę ci, wiesz gdzie. Proszę bardzo. Bo tutaj nie działa na tablicy i ja po prostu piszę na Discordzie, nie? Widzowie. Ale oczywiście... przykłady... Co tu się stało? Jesz, kto to był? Proszę bardzo, naprawdę, ja tu widzę po rejestracji, drogie dzieci. Zaraz wam wyświetlę, jakie dostał tutaj przykłady. Znaczy dostali, bo to oni. No to jest chyba żart! Proszę bardzo, przykłady. Dobra, i to jest kartkówka tylko dla arbuza. Dobry tekst tutaj. Naprawdę, jeden raz jeszcze. Jeden raz. Jeden raz. Co wy robicie z tymi autami? Dzieci, naprawdę. Boże. Ładnie gram. Bo nie, nie ładnie. Muzyki, nie? Dwa plus dwa szybko. Usuń ten samochód. Wyników wam nie wyświetlę, po prostu wyświetla wam na razie, bo mi się nie będzie. O, proszę bardzo, widzicie działania tutaj na górze teraz, już ich nie widzicie. Zaraz zobaczycie też oczywiście, proszę bardzo o pisanie wyników na Discordzie również. O, bardzo mądrze, naprawdę podziwiam. Są cztery przykłady, co ty mi wypisujesz, dziecko drogie? Ocencie jego po prostu kompetencje, bo według mnie to jest... To jest ten wynik. Tu jest... Zabieraj tą piłkę. Ostatnie moje ostrzeżenie poszło w twoją stronę, ktokolwiek jesteś. Zsiadaj do ławki! Dobrze, tutaj widzicie odpowiedzi arbuza, naprawdę bardzo pomysłowe te odpowiedzi, ja bym na coś takie nie wpadł. Dobrze. Pierwiastek ze stu. Mhm. Dobrze. I teraz za... Co to w ogóle ma być? Proszę bardzo, chowacie to wszystko. Chowacie to natychmiast. Mielone, mielone robi. Słuchaj, bo tą gaśnicą zaraz ci tak spryskam łeb, że ci wyjdzie, wiesz czym ci wyjdzie. Zabieraj mi tą gitarę, zabieraj tą drabinę, a proszę bardzo, i zabieraj to żelazko, bo jeśli nie, co się dzieje? Dzieci drogie. Jakby to powiedzieć... Ludzie nazywa, Jezu, widzicie, co to się nazywa grawitacja. To się nazywa ta magia nauki mapy. Nie, naprawdę, proszę bardzo, siadać. Tak mój mózg. Siadaj. Siadaj do tej mapki, dziecko panu... drogie. Już, proszę. Dobra. Dzieci, naprawdę. Tak? Proszę bardzo, pozabierać te rzeczy. Może być grawitacja, ale tylko pozabierajcie mi te rzeczy, bo mnie to... Dobrze.
będziesz mi kopał tu. Stój, dziecko, nie, naprawdę. Teraz tak. Zaraz będą, zaraz będę strzelał. Kolebka, do widzenia. Proszę zmienić tą grawitację i zabieraj mi to wszystko. Zielonej chłopaci. Siadaj, dziecko, weźcie, zabierzcie mi te rzeczy, bo ja tracę do was naprawdę cierpliwość. Kto mi napisał to na tablicy? Kto ja pozwoliłem? Dobrze, koniec lekcji, bo ja mam was po prostu tak dosyć. Jej, zapraszam na informatykę! Zapraszam na informatykę, dzieci. O, wiem, jak hakować kompy. Jeśli wejdziecie znaczy... Proszę, zejdź mi z tego krzesła! Tylko tak, zabieraj mi tą piłkę, dziecko. Nie, koniec. Ty dostajesz, bo widziałem, rzucasz mi tymi piłkami. Nie, proszę bardzo. Co ty robisz tą łopatą? Dziecko drogie! Boże, ja widzowie naprawdę nie wiem, jak te odcinki już nazywać. Macie, masz teraz na uspokojenie. Proszę, proszę bardzo. A, igła! Szybko! Proszę, proszę bardzo. O, dostał. Arbus dostał i ten chłopak też dostał. Co ty robisz, dziecko, tutaj? Dobrze, i pamiętacie, widzowie, co ostatnio było? Ja biorę siekierę, bo będę go po prostu, nie wiem, no. To się nazywa... W ogóle sprawdzę, czy nie masz czegoś nielegalnego przy sobie. Kija bierzemy i siekierę. Nie, nie. Bo ja mogę nie takiego swojego robota. Siadaj! Jezu, ten jakiegoś robota, ja nie mogę z nim, z tym dzieckiem po prostu. Chodź tu, chodź, ja cię przeszukam. Już idę, Chodź tutaj, mówię! Gdzie jest ten drugi uczeń? Jezu drogi. Chodź tu, przeszukam cię. Wysiadaj z tego, koniec lekcji na dzisiaj, bo ja mam was tak dosyć. Jezu, ta sala tu grawituje. Dzieci, wywalać mi z tej szkoły, już. Szkolka jasna, weźcie, bo was tymi gaśnicami zaraz spryskam. Kurde. Czemu ty do mojego samochodu, dziecko, wsiadłeś? Już mi wyjeżdżać stąd, ja jadę. Widzenia. Ja nie mam po prostu do nich siły, Boże. No po prostu jakiś nowy uczeń jeszcze, tak samo niegrzeczny. Ale ładuj się. Dobra. Oj, czekajcie. Dobra, widzowie, my idziemy tutaj do swojego mieszkania i pewnie oni mnie nawiedzą w tym moim mieszkaniu, znając życie. No, tu ktoś jeszcze koło mnie mieszka. To nie jest ten uczeń przypadkiem? Ja nie wiem. Dobra, wezmę sobie tutaj, tak, zamknę ten domek, tylko dla przyjacieli. No i dobra, posiedzimy sobie. Tu się da telewizor, to nawet nie jest telewizor, co to jest? Czekajcie, my zasłonimy sobie okno. O, ktoś tu jedzie, patrzcie, ktoś jedzie pod dom. Wjechał do garażu. Dobra, ja zamykam okna, bo ja się boję po prostu. A w ogóle to muszę pojechać do fryzjera, więc pojedziemy do fryzjera, widzowie. To window be... Czy ty jesteś moim uczniem? Coś tutaj podejrzanie to wygląda, naprawdę. Nie wiem, jadę z sklepu. No widzę tutaj jego auto, ale takie dziecko i ma auto? To jest niemożliwe. Nie, to na pewno nie mam. No i jedziemy. Ja dzwonię do rodziców tego, wiecie, Dauna. W sensie tego arbuza Dauna. Dobrze. Czy dodzwoniłem się do rodziców arbuza Dauna? Nie.
A wszystko normalne. Wszystko tam z państwem normalne tam u was? Ktoś umiera? Coś ciągło. Mam piwo, trzymaj! Kolej do końca! Dobrze, widzę. Dobrze, bo mamy zaraz, przecież lekcje się zaraz zaczynają. Czy wy jesteście rodzicami Arbuza Downa? Aha, już się rozłączył ten facet. Nawet nie był facet, tylko pewnie jakiś żul spod biedry. No. Dobrze. Ulubione, oczywiście karabin do szkoły, bo inaczej tu nie wejdę. Te dzieci przecież mnie tu zabiją zaraz. No, już idzie jakiś ancymon. Dobrze, co my tu mamy? Czekajcie, kibe jest bolowy, bo inaczej ich spałuje. To na uspokojenie, telefon, to... Dzień dobry, proszę pana. Fajną mam furę? Bardzo fajną. Czy ten ojciec to jest ten żul spod biedry? Ja nie wiem. Co pan robi teraz? Pan moje auto! Pan wysiada! Naprawdę! Na ziemię, niech pan siedzi. Do widzenia! Stój! O, chlipka jasna! Proszę iść na lekcję. Mamy teraz język angielski. Proszę. Nie, mamy teraz plastykę. Proszę iść na plastykę. Idź na plastykę. Odłóż tą drabinę! Odłóż tą drabinę. Ja widziałem. O, chlipka już. Czemu ktoś tu wjeżdża autem do stołówki? Ludzie! Dzień dobry. Zapraszam do tutaj, do sali sztuk. Proszę bardzo, malujemy. Zapraszam! Dziecko. No i teraz się obraził na mnie jeszcze może to dziecko. Co za dziecko? Ja nie wiem. Dziecko drogie! Halo? Proszę iść w tym momencie na plastykę! Nie! Na plastykę! Czyli do pana... Na plastykę powiedziałem! Czyli tutaj chyba... Nie na wie, plastykę wywalaj nie z wie. Tego krzesła! Wywalaj z tego krzesła! Na informatykę... Nie, na plastykę iść! Na plastykę! Na... Plastyka. Za mną chodź. Chodź tu. Tutaj, zapraszam. Jezu, co to dziecko najlepszego robi? Proszę bardzo, malujemy taką rzeźbę. Proszę, malujemy. Gdzie ty idziesz? Siadaj. Malujemy, czas start. Siadasz w miejscu. Siadaj. Co tu za zielone się stały? Jezu drogi, te dzieci to naprawdę, ja nie wiem, po prostu. Ciekawe, czym oni to podnieśli, tą całą salę wtedy. Siadaj ja w miejscu! Ja to pana namalowałem. Już to widzę, jak ty namalowałeś. Proszę bardzo. Co namalowałeś? Nic nie namalowałeś, dziecko drogie! Właśnie maluję. No to co mówisz, że namalowałeś? Co za dziecko, Boże. Dzisiaj przyszedłem do was. Uwaga, pokażę wam. Tylko jeśli coś mu zrobicie, to ja wam zrobię coś. Tutaj gdzieś zaraz powinien być. Czekajcie. Nie ma końca lekcji. Tutaj możecie zobaczyć, przyszedł ze mną dzisiaj pies do szkoły. Narysowałem. Dobrze, bardzo ładnie. 6 dostajesz. O, i to jeszcze tutaj narysował. Wysłał mi widzowie, może wam pokazać. Nie będę pokazywał. Ja też proszę pana narysowałem. Niech pan spojrzy na Discord. Proszę, wiesz gdzie wysłać? Proszę mi wysłać. Bo mi się zepsuło. Czekajcie widzowie chwilę.
też za chwilę będziemy kończyli ten odcinek, który wyciągnął Maluj. Wysyłaj to. Wysyłaj. Cholipka. Dziecko zrobię. Się. Wysyłaj. Który nie rzucił się... mi tą piłkę? Co ty, dziecko, tu robisz? Smażysz mi kiełbasę? Jezu, ja nie wiem, naprawdę po prostu. Zabieraj tego grilla. Dziecko, drogie, Jezu. Zabieraj ten miecz. Naprawdę. Zaraz się to dla was źle skończy. No wysyłasz mi to zdjęcie. Jakby to powiedzieć, zepsuło się. Dobrze, zaliczam panu. Dobrze, koniec lekcji na dzisiaj i widzowie też chyba raczej koniec odcinka. Więc no. Będziemy kończyli ten odcinek i widzimy się już w kolejnym, więc do zobaczenia.